Ze mną promotor Tymex Boxing Promotion, Mariusz Grabowski. Witam serdecznie. Witam wszystkich, dzień dobry. Mariusz, siedzimy sobie na tarasie hotelu w Międzyzdrojach, za nami plaża, morze. Kilka tematów chciałbym z Tobą poruszyć. Zacznijmy od Saszy Sidorenko. Mistrzostwa Europy 30 września w Łomiankach. Powiedz coś więcej na ten temat. No jak wiemy, wiadomo, że w kobiecym boksie jest to troszkę łatwiej zrobić, dlatego tutaj ten pas był też, można z jednej strony powiedzieć, w naszym posiadaniu, bo ten pas miała Ewa Brodnicka, dlatego walcząc o to Mistrzostwo Świata w Częstochowie, ten pas zwakowaliśmy, no i od razu zarezerwowaliśmy go dla Saszy Sidorenko i to już taki plan był tak naprawdę wcześniej już ustalony i wymyślony i mieliśmy to po prostu na uwadze, dlatego też się dobrze złożyło, że gala w Łomiankach, rodzinne strony, można tak powiedzieć, i Sasza mieszka w Łomiankach, dlatego ta walka o Mistrzostwo Europy, no wiadomo, że też walka prestiżowa, jak na Łomianki, jak na to, dlatego myślę, że już po raz też kolejny, trzeci raz będziemy w Łomiankach robić walkę o Mistrzostwo Europy, to już taka tradycja w Łomiankach, no i stąd też ten pomysł. Właśnie, tu jest idealnie, bo są Łomianki, w tym mieście już po raz któryś organizujesz galę, ale Sasza Sidorenko w walce wieczoru, więc no to gwarantuje, że jednak ta publiczność będzie. No na pewno, wiesz, no w Łomiankach nie było źle w tamtym roku, dlatego też chcemy, żeby ta publika przychodziła i musimy te gale organizować w miejscach takich, żeby po prostu byli ci lokalni zawodnicy, no bo wiemy, że dzisiaj jest ciężko. Ja też tutaj oglądając wczoraj nawet w Międzyzdrojach MMA i ten, to ja też nie sądzę, że ten boks jest taki w kryzysie. Ja myślę, że i MMA, i boks, i wszystko jest w kryzysie, się nie sprzedaje, sprzedaje się KSW, dlatego myślę, że tutaj idąc tokiem rozumowania, to myślę, że te Łomianki i lokalni zawodnicy to muszą być, bo jak nie ma kibiców, to po prostu nawet się odechciewa robić, powiem szczerze. Również w Łomiankach zobaczymy rewanż Rzadkosz Gromadzki. Jest coś na rzeczy? Słuchaj, no było na rzeczy do tego momentu, ale rozmawiałem z Rzadkoszem i Rzadkosz stwierdził, że ten termin 28 października, bo to jest nasz kolejny termin, lub 4 listopada gali i na tamtej gali ta walka ma się odbyć, tu na tej gali na pewno nie będzie te rewanżu Rzadkosz Gromadzki, dlatego myślę, no bardzo, bardzo tego żałuję, bo wiadomo, że też to by była dobra walka, bo wiemy, że w Łomiankach oprócz Saszy Sidorenko, oprócz Roberta Parzęczewskiego będzie też boksował Michał Leśniak z Kamilem Młodzińskim, to myślę, że to też taka walka polsko-polska dobra bez faworyta i chciałem tą walkę właśnie Rzadkosza z Leśnie i z Gromadzkim, ale niestety Rzadkosz powiedział, że w tym terminie nie da rady się przygotować, nie wiem, jakieś tam ma sprawy i przełożyliśmy to na 28 października. I jeszcze co do Łomianek, to jeszcze wiadomo, że zaboksuje Michał Olaś i z Michałem Bańbułą, zaboksuje Rumiński z Białorusinem, ale nie pamiętam nazwiska, to już jest dograne i jeszcze czekamy, bo prawdopodobnie będzie walka Łazariana z Zygmuntem, ale czekam na odpowiedź Zygmunta, bo ma do przyszłego tygodnia odpowiedzieć, jeśli Zygmunt się zgodzi, no to będzie walka jeszcze Łazarian-Zygmunt na tej gali. Co u Adama Balskiego? Ostatnio odniósł naprawdę cenne zwycięstwo, dobrze się pokazał, co u niego? No wiesz, Adam już w tym roku boksował 3 razy, dlatego trochę miał problemy z łokciami. On do tych ostatnich 2 walk tak naprawdę to wyszedł z bolącymi łokciami. Taki miał delikatny zabieg, teraz miał trochę odpoczynku, rehabilitacji. I wiesz, no jak to Adam. Adam nie wybiera, nie kalkuluje, tylko Adam może walczyć ze wszystkimi. O, i dla niego nie ma problemu, ale musimy to trochę stopować, bo wiadomo, że nie tylko Adam jest, chociaż wiadomo, że w niego bardzo wierzymy i stawiamy na niego. Ale też są inni zawodnicy, to wiesz, dlatego musimy to stopniowo budować i wyłaniać tych liderów, żeby po prostu nie bazować tylko na jednym czy na 2 zawodnikach, dlatego myślę, że to idzie wszystko w dobrym kierunku. No i myślę, że 28, mówię ten 28, bo wszystko się składa, że to będzie 28, no ale jak nie 28, może być też chyba bodajże 4 listopada, ale mówię, bazujmy na 28 i że Adam wystąpi na tej gali.
30 września gala w Łomiankach, ale również 30 września w Magdeburgu Marcin Siwy, niepokonany pięściarz wagi ciężkiej, no stanie naprawdę przed takim poważnym testem, zmierzy się również z pięściarzem niepokonanym. Dobre tam były warunki finansowe, że zdecydowałeś się, Marcina, rzucić naprawdę na tak głęboką wodę? No wiesz co, no nie ma tak naprawdę na to czekać, no bo no co mamy robić? Dobierać tych ogórków dla Marcina i żeby on boksował? Myślę, że Marcin tutaj musi skorzystać i z tej szansy, wykorzystać ją. Warunki finansowe były całkiem dobre, dlatego jest wielka szansa. Tutaj się nic nie stanie, nikt Marcina nie będzie skreślał, jeśli mu coś na tej walce nie wyjdzie. Dlatego myślę, że tutaj jest pas, jeśli by się udało wygrać, a myślę, że jakby podszedł do tego poważnie tak naprawdę, no to jest szansa. Wiadomo, że tamten zawodnik i bardziej doświadczony i warunki fizyczne trochę lepsze od Marcina, no ale trzeba próbować. Tutaj mówię, porażka nie tragedii jakiejś tam nie zrobi, walka o pas, myślę, że tutaj trzeba było z tego skorzystać. Walka jest o pas, najtrudniejszy test w dotychczasowej karierze. Marcin zawsze mówił tak, nie mam tych przygotowań tak jak bym chciał, brakuje sparingów. Czy tym razem jest coś trochę inaczej, nie wiem, trenuje lepiej, ma sparing partnerów? No bo co tu gadać, jeżeli by Siwy by miał, wiesz, dobre to zaplecze i by się naprawdę dobrze przygotował, no to jest w stanie zrobić sensację. No wiesz, wiadomo, że jest w stanie, no ale to wiesz, nie mam dobrych sparingów, nie mam ten, no to wiesz, w kłopotach. Każdy zawodnik przygotowuje się indywidualnie do każdej walki i nie tylko jest Marcin Siwy zawodnikiem tym Xboxing, są też inni zawodnicy i oni akurat wiedzą, jak to zrobić i nie mają z tym problemu. A największym problemem zawsze jest Marcin Siwy, bo on nie ma przygotowań. No, słuchaj, mi przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zadzwonić, wziąć telefon i zadzwonić do Mariusza Wacha i go poprosić o sparingi, tak? Tylko żeby o te sparingi poprosić, to trzeba było się najpierw wywiązać z tych sparingów, gdzie Mariusz Wach potrzebował na sparingi Marcina Siwego, tak? No i właśnie, i tu jest problem, bo Marcin Siwy nie jedzie na sparingi do nikogo, gdzie jest proszony, a później no jak, może ktoś przyjechać do niego, jak on nie przyjechał do niego. No to logika, tak? No to dlatego są to problemy, no ale myślę, że tutaj rozmawiałem z Marcinem, myślę, że tym razem będzie inaczej i Marcin zaczął trenować i był teraz na konferencji w Magdeburgu, ja nie mogłem tutaj na konferencję jechać i myślę, że jedzie na obóz do Zakopanego i no i tych sparing partnerów w jakiejś tam postaramy się załatwić, bo wiadomo, że tutaj nie ma jakiejś tam czołówki boksu zawodowego w Polsce w wadze ciężkiej, no ale jest taki Stawirej, podobne warunki fizyczne ma do tego zawodnika. No i myślę, że tam kogoś znajdziemy. No i tutaj nie ma co szukać wymówek, że sparingi, nie sparingi. Trzeba po prostu zabijać rękawy i brać, bo jak widzimy, Talarek, tak, boksując z Dąbrowskim, on nigdy nie sparuje i nie sparował i wygrał wargę, tak? No, dlatego tutaj wiadomo, no każdy musi się w jakiś tam sposób przygotowywać i sam wiedzieć, co się chce robić, a nie zgadzać winy, że ja nie miałem. To tak samo mógłby powiedzieć, Brodnicka też by powiedziała, że nie miałam, ten by nie miał. Dlatego myślę, że tutaj takie wymówki to nie na miejscu. Na tyle, co znasz Marcina, on wytrzyma ten ciężar psychicznie, jedzie do Paszczy Lwa, no jest trochę inaczej niż było dotychczas, da radę? Wiesz, no ale to on nie ma nic do stracenia, no on powinien wyjść, zaboksować spokojnie na luzie i sprawić jakąś niespodziankę, a nie to, że on jedzie do Paszczy Lwa. No myślę, że tutaj całej presji nie ma na Marcinie Siwym, tylko na tym zawodniku z Niemiec, bo on musi wygrać, a nie Marcin Siwy. Dlatego tutaj niespodzianka jest mile widziana i myślę, że taką niespodziankę zrobi. Syrowatka zrobił niespodziankę, więc liczymy na to, że i Marcin Siwy zrobi niespodziankę. Ja Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie. Dzięki bardzo, pozdrawiam.